Polskie Radio 24. Informacje dnia. Bo minęła już północ. Przed mikrofonem Robert Kawka. Dobry wieczór. Kościół katolicki obchodzi dziś dzień zaduszny. W odróżnieniu od Dnia Wszystkich Świętych, Kościół modli się za wszystkich zmarłych w intencji zbawienia dusz, odbywających w czyśćcu pokutę. Do dziś przetrwał zwyczaj odwiedzania w tym dniu grobów, zapalania zniczy. Zachował się też zwyczaj składania ofiary na tzw. wypominki. Imiona zmarłych, wypisane na kartkach, są odczytywane przez kapłana w trakcie nabożeństwa, a ich dusze polecane Bogu. Grzegorz Maciak. To dzień modlitwy za bliskich, którzy umarli. To również czas modlitwy za tych, którzy przebywają w czyśćcu i potrzebują naszej modlitwy, aby jak najszybciej wejść do nieba. Odwiedzając cmentarze, pamiętajmy także o modlitwie za obrońców ojczyzny i za tych, za którymi już nikt się nie modli, dodaje ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik prasowy Episkopatu Polski. To jest znak naszej życzliwości wobec drugiego człowieka. To jest też znak miłosierdzia. W roku miłosierdzia takich znaków nie powinno zabraknąć z naszej strony. W tych dniach na grobach zapalamy znicze, stawiamy kwiaty. To wyraz naszej pamięci o zmarłych. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Donald Trump ostro skrytykował reformę ubezpieczeń zdrowotnych prezydenta Baracka Obamy. Podczas wieców w Pensylwanii miliarder zapowiedział, że anulowanie reformy zwanej Obamacare będzie jego priorytetem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump wskazał na znaczący wzrost cen polis ubezpieczeniowych w ramach Obamacare, który w Pensylwanii sięga 40%. Kandydat Republikanów stwierdził, że utrzymanie programu doprowadzi do zniszczenia całego systemu ochrony zdrowia w USA. Gdy wygramy 8 listopada i wybierzemy republikański kongres, to anulujemy i zastąpimy Obamacare. Donald Trump zapowiedział, że gdy zostanie prezydentem, to zwoła specjalną sesję parlamentu w tej sprawie. Argumentował, że reforma ubezpieczeń zdrowotnych Baracka Obamy oznacza wyższe ceny, mniejszy wybór i gorszą jakość usług medycznych. Hillary Clinton chce rozszerzyć Obamacare i uczynić program jeszcze bardziej kosztowny. Ona chce, aby rząd federalny zarządzał opieką zdrowotną w Ameryce. Reforma Baracka Obamy wprowadziła obowiązek wykupienia ubezpieczeń zdrowotnych, a osoby o niższych dochodach dostały dofinansowanie. Stawki polis na przyszły rok wzrosły jednak średnio o 22%, a w niektórych stanach nawet dwukrotnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kontrolowany przez opozycję wenezuelski parlament zawiesił procedurę przeciwko socjalistycznemu prezydentowi Nicolasowi Maduro, oskarżanemu przez nią o prowadzenie nierozważnej i wyniszczającej kraj polityki gospodarczej. Ta decyzja nie jest kapitulacją, lecz ma na celu znalezienie rozwiązania, oświadczył przewodniczący wenezuelskiego Zgromadzenia Narodowego. Sygnalizowano, że procedura zostanie zawieszona, aby dać więcej czasu na rozmowy rządu z opozycją. Jednocześnie opozycja ogłosiła, że wstrzymuje planowany na czwartek marsz na Pałac Prezydencki w Caracas. Decyzja zapadła na prośbę Watykanu, który podjął się roli mediatora w wątłym dialogu rozpoczętym w niedzielę między prezydentem a jego politycznymi przeciwnikami. Brytyjski rząd przeznaczy prawie 2 miliardy funtów w ciągu 4 lat na zabezpieczenie przestrzeni cybernetycznej kraju. Kanclerz skarbu Philip Hammond zapowiedział na konwencji jednej z firm informatycznych w Londynie powołanie Narodowego Ośrodka Zabezpieczeń Informatycznych. Szczegóły Grzegorz Trymer. Kiedy przedsiębiorstwa, agendy rządowe czy instytucje naukowe zgłoszą poważny atak cybernetyczny, ośrodek będzie mógł sięgnąć po pełną gamę wiedzy technicznej z instytucji rządowych i nie tylko, aby natychmiast zareagować, powiedział minister Hammond. Wśród źródeł zagrożenia elektronicznego wymienia się często państwo islamskie, ale jak mówił BBC Terry Patar, dyrektor doradzającej siłom zbrojnym i agentom rządowym firmy konsultingowej IHS, myślę, że wielkim zagrożeniem jest Rosja. Aktorzy państwowi mają nadal największy potencjał. Tak było w zeszłym roku z francuską telewizją TV 5 Monde. Początkowo, kiedy zamilkła, wskazywano na atak hakerów państwa islamskiego. Dopiero potem zaczęto podejrzewać, że atak wyszedł z Rosji. Brytyjski ośrodek walki z takimi zamachami elektronicznymi będzie bronić bardzo szerokiego frontu, zważywszy, że powszechna cyfryzacja i kolejne generacje kontrolowanych bezprzewodowo urządzeń otwierają hakerom coraz więcej bram do państwowych, prywatnych i domowych sieci. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Moskwa jest gotowa współpracować z Waszyngtonem, zapowiedział szef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew. Zauważył jednak, że Stany Zjednoczone stawiają Rosję w jednym rzędzie z wirusem Ebola i terrorystami z państwa islamskiego. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W opinii Patruszewa rosyjsko-amerykańska współpraca będzie możliwa, gdy Waszyngton potraktuje Moskwę jak partnera i uszanuje jej interesy. Przyznał on też, że wciąż nie może zrozumieć kryteriów, jakimi kieruje się amerykańska administracja, twierdząc, że Rosja jest takim samym zagrożeniem.
zagrożeniem jak ugrupowania terrorystyczne. O tym, że Rosja nie jest dla nikogo zagrożeniem, mówił także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując wypowiedź szefa brytyjskiego kontrwywiadu. Andrew Parker w wywiadzie dla dziennika Guardian stwierdził, że Rosja stanowi narastające zagrożenie dla stabilności Wielkiej Brytanii. Zarzucił przy tym Kremlowi agresywny sposób realizacji polityki zagranicznej przy wykorzystaniu propagandy, szpiegostwa i sabotażu. Te słowa nie odpowiadają rzeczywistości, oświadczył kremlowski rzecznik Dmitrij Pieskow, dodając, że dopóki ktoś nie przedstawi dowodów, twierdzenia tego typu pozostaną bezpodstawnymi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W nocy będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Od północnego zachodu stopniowo zanikające. Na Podhalu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura od plus 3 do plus 7 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę, ale na wybrzeżu i w górach będzie wiać mocniej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Już 6 minut po północy, dziś jest środa, drugi dzień listopada. Zaduszki to 307 dzień roku. Imieniny obchodzą Jerzy, Tobiasz i Małgorzata. Słońce wzejdzie o 6.32. Zaczynamy noc w Polskim Radiu 24. Elwira Kaganowicz, Robert Kawka. Ponownie dobry wieczór. Polskie Radio 24. Powtórka programu. 24 godziny w Polsce i na świecie. Mariusz Gzyl, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Kościół katolicki obchodzi uroczystości Wszystkich Świętych. Teolog i profesor Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego Grzegorz Łęcicki podkreśla, że jest to ważne święto w roku liturgicznym. Profesor Łęcicki zwraca uwagę, że uroczystość ta jest radosnym świętem, w którym wspominamy świętych i błogosławionych. Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina chrześcijanom, osobom wierzącym, że perspektywą życia chrześcijańskiego jest niebo. To święto 1 listopada z uroczystością Wszystkich Świętych, czyli wszystkich wiernych, którzy są w niebie, którzy są zbawieni. Teolog dodaje, że w uroczystość Wszystkich Świętych katolicy wspominają także osoby zbawione, które nie zostały wyniesione na ołtarze. Podkreśla również, że 1 listopada przypomina się o wymiarze eschatologicznym tego święta. Wiara chrześcijańska ma taki bardzo istotny fundament, a mianowicie tym fundamentem jest Jezus Chrystus zmartwychwstały i przekonanie, że Chrystus zwyciężył śmierć. Wierni, mający udział w śmierci Chrystusa poprzez chrzest, wierzą, że życie chrześcijanina się zmienia. Ta śmierć fizyczna zmienia to życie, ale nie kończy. Profesor Łęcicki wyjaśnia, że dzień ten przypomina katolikom również o tym, że ich czyny będą osądzone. Ta uroczystość Wszystkich Świętych zwraca uwagę, niezależnie od tego, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie, że istnieje jakiś trybunał ponadludzki, przed którym człowiek odpowie za swoje czyny. I to jest przekonanie bardzo wielu religii. W chrześcijaństwie jest to bardzo jasno sformułowane. Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w Kościele katolickim od ponad 1000 lat. Współczesne centralne obchody uroczystości w diecezji warszawsko-praskiej odbyły się na cmentarzu polskich żołnierzy 1920 roku w Radzyminie, gdzie znajdują się mogiły poległych w Bitwie Warszawskiej. Liturgii przewodniczył arcybiskup Henryk Hozer, który w homilii przypomniał, że celem ludzkiego życia jest świętość, czyli zjednoczenie z Bogiem. Na górze przemienienia, którą nazywamy górą Tabor, Jezus ukazał się takim jest, oczom Piotra, Jakuba i Jana. I oni byli tak szczęśliwi, że powiedzieli, już nie chcemy na ziemię schodzić. Uczyńmy tutaj 3 namioty i tu zostańmy. I my również, zobaczywszy Jezusa Chrystusa w Jego chwale, będziemy tym widokiem tak zachwyceni, że nie będziemy za niczym już tęsknić. I dlatego do tej chwały podążajmy bezpiecznie i z całą usilnością. Drogę świętości wskazują błogosławieństwa, które uczą nas postawy miłosierdzia, mówił Hozer. Tekst błogosławieństw to jest lista czynów sprawiedliwości i miłosierdzia, zwłaszcza miłosierdzia. I okazuje się, że rekompensatę za nasze czyny miłosierdzia otrzymujemy właśnie w niebie. Nie liczmy na ziemi, na jakąś nagrodę, jakieś uznanie. Często będą nas ludzie wytykać palcem i wyśmiewać się, że jesteśmy miłosierni, że jesteśmy naiwni, że jesteśmy tak mało interesowni, bo miłosierdzie jest bezinteresowne. Z kolei biskup Kazimierz Gurda przypomniał, że tego dnia katolicy w całej pełni wyznają wiarę w świętych obcowaniu.